mamy Budapeszt, panie Jurku, to teraz jakieś jeszcze ewentualnie takie sukcesy, którymi można się pochwalić wśród kolegów hodowców? Ostatnia olimpiada w Poznaniu, gdzie miałem aż dwa gołębie w reprezentacji, to było dla mnie naprawdę spełnieniem, że tak powiem, marzeń. Mało tego, zdobyłem złoty medal w kategorii standard młodą samiczką i brązowy medal w kategorii sport B, który sobie cenię najbardziej, bo jednak ten gołąb sportowy musiał ten wynik wypracować. Także mimo, że był trzeci, to uważam jednak to za największy sukces. Także tutaj tego gołębia mogę nawet zaprezentować. No. O, tak wygląda. Trzymaj. Ten brązowy medalista, tak wygląda złota medalistka. Także mamy tutaj przykłady osiągnięć. A kto by chciał jakieś takie tajemne rzeczy w handlu z Chinami, to pan Jurek też świadczy doradztwo, bo ile, panie Jurku, był pan razy w Chinach, jeśli chodzi o wystawy? No, w Chinach byłem 3 razy. No, 2 lata z rzędu ostatnie. Naprawdę Chiny bardzo się zmieniły, bo wcześniej byłem 10 lat, nie, przed olimpiadą w Pekinie. Także tam się bardzo to wszystko zmieniło. Natomiast sport gołębiarski jest naprawdę na wysokim poziomie. Wystawa, na której 60 tysięcy ludzi, no to jest niewyobrażalne, żeby... 60 tysięcy ludzi na wystawie. Na wystawie. To jest wprost porównać sobie nasz związek, w którym mamy 43 tysiące hodowców, a tam 60 tysięcy na jednej wystawie. No był to szok po prostu. A ma pan może wiedzę, ile w ogóle w Chinach jest hodowców? Ach, rzekomo 500 tysięcy, ale czy oni sami wiedzą, ile ich mają? To jest kolejne pytanie. A jeśli chodzi o ich wiedzę w zakresie hodowli, lotów i całej infrastruktury, uważa pan, że my jesteśmy na równi z nimi, do przodu czy do tyłu? No raczej bym tego nie powiedział, bo na pewno są tam hodowcy wysokiej klasy. Oczywiście nie sposób wszystkich tych ludzi poznać i coś bliżej na ten temat powiedzieć. Natomiast widząc samego zachowania, czy samych kompleksów gołębnikowych i tak dalej, na pewno też tam są hodowcy wysokiej klasy, niemniej wszyscy bazują na gołębiach europejskich. I zwiedzając tamte gołębniki, to trzon hodowli to były gołębie europejskie. Generalnie Chińczycy zafascynowani hodowlami europejskimi. Coraz więcej dopytywali również o hodowle polskie. Nie tylko ślepo zapatrzeni w Belgię, czy w Holandię, czy w Niemcy. No, bardzo miłe wspomnienia, bardzo miłe wrażenia. Sport gołębiarski jest tam traktowany przez państwo w ogóle jako rozrywka dla klasy robotniczej. Sport gołębiarski, nikt tam nie robi żadnych przeszkód, wbrew temu, co tam niektórzy opowiadali, że w Chinach trudno, czy tamto, nie. Urzekły mnie również kompleksy wspólnych gołębników. No, ogromne przedsięwzięcia. Wiadomo, że jest to komercyjnie pod względem finansowym. Nagrody są niespotykane. W Europie na wspólnych gołębnikach to naprawdę to jest namiastka tego, o co oni tam grają. Także no, jest na pewno ten sport gołębiarski inny niż ten, który my tutaj uprawiamy w Europie. Myślę, że większa komercja, prawda? Zdecydowanie komercja. Kwoty dużo, dużo. Zdecydowanie dużo komercja, jakieś tam mistrzostwa oddziału, rejonu, okręgu. Takie pojęcia tam po prostu nie istnieją, że tak powiem. Tam jest komercja, obstawianie, kasa, aukcje i działanie. Gołębie te, które wygrywają w lotach, na aukcjach osiągają naprawdę przeogromne sumy. Także jest to naprawdę, dla mnie to było osobiście bardzo fajne przeżycie. Widziałem coś innego. Mogę spojrzeć na to. Także myślę, że taka motywacja dla innych hodowców troszeczkę rozszerzyć na rynki krajów azjatyckich, tak? Swoją działalność. No na pewno. Próbować, nie? Próbować przede wszystkim. Nic to w tym momencie nie kosztuje poza wkładem tym, no, czasowym. No i plus
można też w sumie znaleźć dofinansowania wyjazdów, także no nie jest to konieczne, żeby też ewentualnie tam finansować własne środki, tylko no można to, można. Myślę, że przemyśleć, a kwoty, jakby gołębie tam no były na wysokich pułapach, no to wszystko się zwraca, prawda? No tak, niemniej dzisiaj, no wiadomo, jest strach przed Chinami, bo tam, jak wiemy, wybuchnął ten sławetny koronawirus. Ale gołębie nie przenoszą, to no wiemy. Gołębie nie przenoszą, natomiast wszyscy chętni, którzy chcą zobaczyć inaczej, inny świat gołębiarski, zapraszam, proszę sobie pojechać. Wystawy, które tam się odbywają, są przeogromne. Jest to naprawdę uciecha dla oka i można zawiązać wiele znajomości, poznać znajomości na ludzi. Potem, tak. No a przede wszystkim nacieszyć własny zwrok, no nie? Tak. Jest to fajna rzecz. Tak to wygląda. To dziękuję bardzo, panie Jurku, a my za chwilę troszeczkę podglądu na całą hodowlę pana Jurka, jeśli chodzi o gołębnik. Także udajemy się do gołębnika.